Czy jak wieczorem sobie zapalę, to mogę rano jechać już autem, czy nie? Często dostajemy tego typu pytania. Marihuana, jakby utrzymywanie się marihuany w organizmie jest uzależnione od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, tolerancja organizmu czy wskaźnik masy ciała, czyli BMI. Poza tym, chcę, żebyś wiedział, że na przykład, jeśli chodzi o badanie moczu, to obecność czy te badanie próbki moczu to jest jedna z najpopularniejszych metod wykrywania marihuany. I w zależności od częstości spożywania konopi, obecność THC można potwierdzić od 3 do ponad 30 dni. Według badania Mayo Clinic wynosi to THC 3 dni. U osób stosujących marihuanę okazjonalnie, czyli maksymalnie do 3 razy w tygodniu, od 5 do 7 dni u tak zwanych umiarkowanych użytkowników, czyli osób stosujących marihuanę 4 razy w tygodniu i od 10 do 15 dni u osób stosujących marihuanę codziennie i uwaga, ponad 30 dni u osób użytkujących marihuanę przewlekle, czyli kilka razy dziennie. Przez długi okres czasu. Jeśli chodzi o badanie próbki śliny, to wynosi on od 1 do 3 dni u osób spożywających marihuanę okazjonalnie i od 1 do 29 dni u osób użytkujących konopie przewlekle. Także uśredniając ten czas, jeśli chodzi o mocz i ślinę, to wynosi to od 1 do 20, od 1 do 30 dni, w zależności od ilości i częstości spożywania tej marihuany.